7:09. Rozmowa poranka. Gościem poranka 7:09 jest ojciec Łukasz Miśko, prezes Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam Państwa. Porozmawiamy o nowym podcaście Zwierzę Liturgiczne. Podcast dostępny jest na YouTube'owym kanale dominikanie.pl. Zacznijmy od początku, czyli od nazwy. Dlaczego Zwierzę Liturgiczne? Bo człowiek jest takim stworzeniem, kiedy się przyglądamy naszej działalności tak od wieków. My ludzie, no właśnie, nie tylko robimy rzeczy podstawowe, gromadzimy, jemy, prokreujemy, ale no właśnie w jakimś sensie chcemy wyrazić siebie w taki symboliczny, rytualny sposób. Oczywiście rytuał nie zawsze jest liturgią i o tym też w naszym podcaście będziemy rozmawiać, ale chcieliśmy wyjść od takiego fundamentu. Rozmawiać o liturgii nie poprzez pryzmat tego, co robimy w kościele, czyli na przykład jak jest zbudowana msza święta i dlaczego wykonujemy jakieś gesty takie czy inne, tylko zbudować pewien fundament, czyli zobaczyć, dlaczego w ogóle ludzie w taki sposób widzialny i namacalny chcą dotknąć niewidzialnego. Już wysłuchałam pierwszego odcinka i słyszałam, że będą bardzo różne doświadczenia, bo doświadczenie dorosłej kobiety, która odkrywa chrześcijaństwo, będzie zupełnie inne niż kogoś, kto się wychował w katolicyzmie. To prawda. Dochodzi do tego jeszcze pewna różnica kulturowa, bo siostra Teresa, u niej mowa, jako dorosła kobieta w Czechach, kraju, który pewnie jest najbardziej sekularyzowanym krajem w Europie, właśnie tam odkryła chrześcijaństwo, katolicyzm, a później jeszcze powołanie do życia zakonnego. Z kolei ja i nasza prowadząca Lidia jesteśmy takimi typowymi produktami polskiego katolicyzmu, a może nietypowymi, może nasze przejścia też, w moim przypadku 10 lat spędzonych w Stanach Zjednoczonych. No i Lidka, która będąc młodą studentką w pokoleniu, które raczej odchodzi od kościoła, a tymczasem ona jako nasza prowadząca bardzo świadomie w tym kościele chce być i chce go współtworzyć. Może nie jesteśmy aż takimi typowymi jednak przedstawicielami polskiego katolicyzmu, a zatem różne doświadczenia. Rzeczywiście trzy głosy, trzy historie. Powiedział ojciec w pierwszym odcinku, że liturgia nie jest czymś, co zamyka się w murach kościoła, że świat został stworzony jako liturgiczny, ale gdzieś się zagubił i ta liturgia pomaga się odnaleźć? Takie mam doświadczenie. Takie doświadczenia mają też autorzy, których od lat jakoś zgłębiam. Sam nie jestem liturgistą akademickim, ale bardziej duszpasterzem, który pracując ze studentami w różnych miejscach świata odkrywał, że liturgia jest niesamowicie ewangelizująca i że pomaga tak naprawdę poczuć, przeżyć Ewangelię i właśnie odnaleźć taki kompas w świecie, który bez tego doświadczenia liturgicznego zdaje się takim chaotycznym i zmierzającym nie wiadomo dokąd. Więc tak, wierzę mocno, że liturgia rzeczywiście pomaga nam odnaleźć naszą właściwą postawę czy właściwe miejsce w świecie. Czyli liturgia nie zamyka, a otwiera, bo niektórzy uważają, że liturgia stoi w sprzeczności z pewną spontanicznością, że jest sucha. O tym też będziemy rozmawiali i dlaczego może jest coś takiego jak dobra nuda w liturgii i dobra powtarzalność i dobry taki formalny charakter liturgii, właśnie niespontaniczny. Ale chcemy też pokazać, w jaki sposób różne typy modlitwy czy różne typy kontaktu z Panem Bogiem nawzajem się uzupełniają. Nie wykluczają, ale właśnie pomagają sobie nawzajem. A zatem tak myślę, że człowiek potrzebuje zarówno tego, co spontaniczne w odniesieniu do Boga, jak też potrzebuje być prowadzony tym, co właśnie jest dane, co jest jakimś takim darem naszej tradycji, co też jest dość formalne. A zatem jedno i drugie będzie nam potrzebne. Dlaczego potrzebujemy rytuałów, potrzebujemy widzialnych znaków? Tak jest. I to jest, myślę, coś, co w świecie, który kwestionuje religię na rzecz raczej jakiejś takiej osobistej duchowości, ma też potencjał do tego, żeby na nowo opowiedzieć historię Boga, tego transcendentnego, tajemniczego, który jednak daje się doświadczać właśnie nie tylko w formułach, które mówią do naszej głowy, ale też właśnie w gestach, znakach, które angażują całego człowieka, ciało, zmysły. Zatem w jakimś sensie myślę, że liturgia, taka dobra
dobrze zrozumiana i dobrze całościowo przeżyta, ma szansę też dzisiejszemu rozczarowanemu dogmatami człowiekowi opowiedzieć trochę inaczej o Bogu, który jest pięknym, jest prawdą, jest dobrem, ale daje się nam doświadczać na ludzki sposób, a zatem właśnie taki sposób, jak my się na co dzień wyrażamy, przez gest, przez dotyk, przez czynność. Większość z naszych słuchaczy jest pewnie katolikami od zawsze. Czy można rozbudzić w sobie na nowo miłość do liturgii? Ufam, że tak. Będziemy próbować i jako fundacja próbujemy też na różne sposoby przez wydarzenia organizowane przez nas, warsztaty, rekolekcje liturgiczne, pielgrzymki. Myślimy sobie trochę tak, że no właśnie może to, co odziedziczone tak od zawsze, że od dziecka mamy w Polsce ten katolicyzm taki właśnie już po prostu dany zapewnik, że w jakimś sensie musimy wykonać pewną pracę indywidualnie, żeby odkryć na nowo coś, czego nawet nie zauważaliśmy, coś, czego może nigdy nie wybraliśmy osobiście. A zatem mamy nadzieję, że ten podcast będzie też szansą na to, żeby spróbować od takiej innej, świeżej strony spojrzeć na dar naszej wiary, pewnej kultury chrześcijańskiej, którą odziedziczyliśmy i odpowiedzieć na pytanie, jak dalej tę kulturę tworzyć w zmieniającym się świecie. A można być zmęczonym, znużonym, mieć jakiś problem z elementem liturgii. Co wtedy? Na przykład czujemy, że powinniśmy gdzieś być, ale nie do końca chcemy w czymś uczestniczyć. No to chyba zupełnie normalne doświadczenie. Mamy to też pewnie w innych przestrzeniach życia, kiedy jakieś obowiązki, zobowiązania rozpoznajemy na poziomie głowy i wiemy, że to będzie dla nas dobre. Jeśli jestem rodzicem, to wiem, że będzie dla mnie dobre poświęcenie się dla mojego dziecka. Jednocześnie mam w sobie duży jakiś może blok, bo jestem zmęczony, znużony, wypalony. Wiele rzeczy się dzieje. No jest w nas pewne takie rozbieganie, czy jakaś taka niespójność tego, co rozpoznajemy jako wartość. No i nasza wola nie zawsze idzie za tym, co rozpoznajemy jako godne pójścia. A zatem to, że nas będzie może trochę nudzić liturgia, niedziela jako taka, pewien obowiązek, ten rytm siedmiodniowy, czy jakieś święta, które mamy w naszym kalendarzu. No, jest to ludzkie doświadczenie, bo żyjemy w świecie upadłym, a częścią tego upadku jest właśnie taka fragmentacja, jakieś takie rozbicie naszego postrzegania i chcenia. Myślę, że zgoda na to jest częścią już takiego rozwiązania, że nie muszę się na siebie oburzać, że mi się nie chce. Mogę trochę pracować pewnie nad tym, dlaczego mimo niechcenia warto zaufać temu właśnie rytmowi liturgii, poddać się tej wodzie, która jakoś tak płynie, ale też może poszukać nowych inspiracji, poszukać lepszej, głębszej wiedzy na temat tego, czym ona jest, ta liturgia. Może znaleźć wspólnotę, która pomoże mi być jakoś wiernym temu rytmowi modlitwy liturgicznej. Więc ja się nie oburzam, kiedy odczuwam w sobie czy w innych ludziach niechcieństwo do dobrych skądinąd rzeczy, bo to jest po prostu ludzka rzecz. Nad tym całe życie pracujemy. Za nami pierwszy odcinek podcastu. Ja już Państwu powiedziałam, że go wysłuchałam. Można go nadrobić na YouTube'owym kanale dominikanie.pl. O czym będzie w kolejnym odcinku i kiedy on będzie? Nasz rytm podcastowy to 2 tygodnie, a zatem zawsze we wtorki. Co 2 tygodnie będziemy emitować kolejne odcinki i kolejny odcinek jest rozmową, nie wiem, czy mogę zdradzić, mogę chyba, dlaczego nie, już właśnie go wczoraj nagraliśmy, jest rozmową o rytuale. W różnych tradycjach, niekoniecznie zachodnich, Teresa miała taką drogę, że przez długi czas, zanim została chrześcijanką, studiowała też indologię, przyglądała się też innym tradycjom, właśnie nie tylko judeochrześcijańskim, więc opowiada trochę jako religioznawca, ale też jako teolog fundamentalny o tworzeniu rytuałów, o relacji między rytuałem a znaczeniem. No i też opowiadamy o tym, czy w chrześcijaństwie mamy coś innego niż inne religie, czy jesteśmy tacy sami, że po prostu produkujemy znaki, gesty i rytuały. Będzie trochę o wcieleniu i może już więcej nie będę zdradzał. Zapraszamy po prostu. W najbliższy wtorek na YouTube'owym kanale, podkreślam to Państwu, dominikanie.pl, podcast Zwierzę Liturgiczne. Opowiadał o nim ojciec Łukasz Miśko, prezes Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny. Dziękuję ojcu za rozmowę.
Bardzo dziękuję za spotkanie i zapraszam do słuchania. 7:09. Rozmowa poranka.